Panie i panowie żołnierze Stanów Zjednoczonych i Wojska Polskiego, szanowni państwo, ja bym chciał serdecznie podziękować raz jeszcze panu sekretarzowi Austinowi za jego obecność w Polsce, za wizytę, którą dziś przeprowadza, ale przede wszystkim za obecność wojsk amerykańskich w naszym kraju, zwiększoną obecność wojsk amerykańskich z powodu zagrożeń, przed jakimi stoją państwa wschodniej flanki NATO, w tym również Polska. Obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest dowodem zaangażowania Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo w Europie, na wschodniej flance NATO, a to, że żołnierze Wojska Polskiego służą ramię w ramię z żołnierzami amerykańskimi, daje umiejętność interoperacyjności pomiędzy naszymi wojskami, a więc wzmacnia bezpieczeństwo. Zresztą ta służba wspólna nie jest od dziś czy od wczoraj. Żołnierze Wojska Polskiego razem z żołnierzami amerykańskimi służyli w wielu miejscach na świecie, czy w Iraku, którym dowodził pan generał Austin wówczas, dziś sekretarz Austin, czy też w Afganistanie, wszędzie tam, gdzie trzeba nieść bezpieczeństwo, wszędzie tam, gdzie jest potrzebna współpraca. Na ziemi polskiej żołnierze amerykańscy służą tu w Powidzu, ale także służą w Poznaniu, służą w Orzeszu. Jesteśmy dumni z tego, że możemy gościć żołnierzy amerykańskich, że możemy pokazywać naszą gościnność, że możemy także pokazywać bogatą polską kulturę i bogatą polską przyrodę. Znajdujemy się w bazie lotniczej, ale to miejsce to nie tylko baza lotnicza, to również rozbudowywane i przygotowywane magazyny sprzętu wojskowego, które stanowić będą łatwe rozwinięcie bojowe dla sił amerykańskich. To jest baza, która i magazyny, które będą największe, jeżeli chodzi o skalę w naszej części Europy. Korzystając z okazji obecności pana sekretarza Austina, chciałem serdecznie podziękować żołnierzom Stanów Zjednoczonych za ich codzienną służbę tu w Polsce, a panu sekretarzowi za wizytę złożoną i za zaangażowanie osobiste w rozwój relacji sojuszniczych polsko-amerykańskich.